Witam, z tej strony Centrum Szkoleń. Jako że wielu z Was ma problem z diagramem, często do nas przychodzicie z tym, zajmiemy się dzisiaj właśnie tym zagadnieniem. Na samym początku musimy określić wartości znajdujące się na diagramie. Z lewej strony mamy kilogramy, najmniejszy na diagramie 500 kg, największy ciężar 2000. Jest to tak zwany udźwig nominalny tego wózka. Teraz macie zaznaczone żółtymi liniami poziomymi właśnie te wartości. U dołu diagramu na kolor niebieski zaznaczone są tak zwane środki ciężkości. Środek ciężkości jest to nic innego jak podzielenie naszej długości bądź szerokości palety na dwie równe części. Czyli jeżeli mamy paletę o długości 1200 mm, nasz środek ciężkości będzie idealnie w połowie, czyli 600 mm. Na diagramie maksymalną wartością jest 1000 mm, czyli maksymalna długość palety może wynosić 2000. Ostatnią wartością jest wysokość podnoszenia. Znajduje się po prawej stronie diagramu i jest zaznaczona kolorem czerwonym. Minimalna wysokość to 5300 mm, zaś maksymalna wysokość podnoszenia 7000 mm. Tak jak już wcześniej wspomniałem, na diagramie mamy trzy linie. Linia niebieska, czyli linia środka ciężkości, linia żółta, czyli linia kilogramów oraz linia czerwona, linia wysokości podnoszenia. Zawsze na diagramie musimy znaleźć punkt przecięcia się dwóch linii. W tym przypadku linia czerwona wyznacza linię 6700 mm, i linia niebieska wyznacza środek ciężkości 650. Jeżeli przytniemy sobie te dwa punkty, będziemy idealnie na wartości 900 kg. Jeżeli weźmiemy sobie w drugą stronę 900 kg przy środku ciężkości 650, czyli linia żółta i niebieska, dostaniemy punkt przecięcia się linii czerwonej, czyli 6700 mm. Weźmy sobie teraz jakiś przykład. Z prawej strony mamy wysokość 6000 mm oraz u dołu diagramu wartość środka ciężkości wynosi 600. Jedziemy sobie ukośną linią wartości 6000 mm. Zatrzymujemy się przy środku ciężkości 600 i odczytujemy, ile to będzie na diagramie. Jak dobrze widzimy, na diagramie linia nie przecina dokładnie wartości 1400. A jeżeli mamy wartość poniżej 1400, nie potrafimy określić dokładnie, ile to jest, musimy sobie zaniżyć do pełnej setki. Czyli w tym przypadku będziemy mieli wartość 1300 kg. Przejdźmy do następnego przykładu. Następnym przykładem będzie wysokość 5500 przy środku ciężkości 700. Jak sami widzicie, na diagramie nie ma wartości 5500, jest wartość 5300 oraz 5700. Jak myślicie, którą wartość weźmiemy? Musimy wziąć wartość 5700, dlatego że podnosząc na wysokość 5300, nie odłożymy na 5500. Skoro już doszliśmy do tego, że podnosimy na wysokość 5700, no to teraz wykonujemy nasz przykład. 5700 wysokość podnoszenia, jedziemy do naszego środka ciężkości 700, jesteśmy trochę nad linią 1400 kg, więc spokojnie możemy 1400 kg podnieść na tę wysokość. Jeżeli mamy wartości, których nie ma określonych na diagramie, musimy wiedzieć, do jakich je zaokrąglić. Jeżeli będziemy mieli wysokość podnoszenia poniżej 5300 mm, czyli na przykład 2 metry, 3 metry, 3,5, 4, musimy wiedzieć, że 5300 jest to możliwa najmniejsza wartość na diagramie, więc wszystkie wartości niżej musimy zaokrąglić do wartości 5300. Jeśli chodzi o środek ciężkości, może się tak zdarzyć, że paleta będzie miała środek ciężkości 40, 45, 35 na przykład. Tutaj musimy wiedzieć to samo, że jeżeli wartości nie ma na diagramie, jest mniejsza niż 50, to musimy wziąć 50. Teraz przejdziemy sobie do lewej strony. Po lewej stronie mamy ciężar. Załóżmy, weźmy sobie 900 kg i środek ciężkości 600.
Jesteśmy między dwoma wartościami. 6700 mm oraz 7000 mm wysokości podnoszenia. Jak myślicie, którą wartość weźmiemy? W tym przypadku weźmiemy wartość 6700, a dlaczego? Jesteśmy w punkcie 900 kg i 600 środek ciężkości. Żadna linia nam nie przecina. Pojedźmy sobie dalej linią 900 kg. Na wysokości środka ciężkości 65 przecina nam w końcu jakaś linia. Wychodzi na to, że to jest linia 6700 mm. Nie jesteśmy pewni, więc sprawdzimy sobie to w drugą stronę. Mamy wartość 6700 i 600 środek ciężkości. Jedziemy sobie linią 6700, zatrzymujemy się w punkcie przecięcia się linii 6700 mm i 600 mm środka ciężkości. Jesteśmy delikatnie nad linią 900, więc spokojnie możemy wziąć 900 kg. Nasza odpowiedź to 6700 mm wysokości podnoszenia.